Według oficjalnej strony Mistrzostw Euro 2012 e, przygotowanej przez UEFA, ukraińskim, staro -ukraińskim miastem jest Lwów. Lwów piękne ukraińskie miasto, które do 1945 roku znajdowało się pod okupacją. Czyją? No, wszystko wskazuje na to, że Polaków. E, ta informacja na oficjalnym serwisie e, Mistrzostw mogłaby być tak naprawdę punktem wyjścia do dyskusji na temat tego, jak Ukraińcy dbają o swoje interesy, a jak Polacy dbają przy okazji y, przygotowywania do mistrzostw. Ale ja bym zwrócił uwagę na coś innego. Początkowo wydawało się, że nie zdążymy z najważniejszymi inwestycjami. Na szczęście są stadiony, drogi są nocami otwierane, coraz to kolejne kawałki, Także przynajmniej tutaj, na tym odcinku nie będzie wielkiej kompromitacji. Aczkolwiek już właśnie w kwestiach, które najmniej się wszyscy spodziewali, wyrastają nagle to nowe problemy. Tutaj kwestia lwowa. Okazuje się, że zupełnie w innych miejscach na oficjalnych mapach znajdują się główne polskie miasta. O Powstaniu Warszawskim nikt nie pamięta. Tymczasem. Polska chwali się euro na nowym spocie i mówi, wszyscy bądźmy gospodarzami. Feel like at home. Zdaniem specjalistów od języka brytyjskiego jest to paskudny błąd gramatyczny. Po prostu w Anglii nikt tak nie mówi. Eksperci ostrzegają, wszyscy będą się śmiali z Polaków po przyjeździe na euro, gdy zobaczą to hasło. No, śmiejmy się i my, proszę Państwa, wychodzi na to, że jedyne, co nam pozostaje w tej chwili, to stwierdzić, że śmiech to zdrowie.